daliśmy z siebie wszystko, tyle ile mogliśmy. Niestety nie wystarczyło to na zespół GTK. No nie chcę mówić, że ta jedna sytuacja zaważyła, natomiast gratulacje dla drużyny GTK za zwycięstwo, dla trenera Turkiewicza. Wygrali, byli lepsi. Dziękuję. Honestly, I think that we played a good game. We played hard in the first half, even played hard in the second half. We just made some careless mistakes that cost us at the end. I mean, obviously at the end you want to foul when you up three, but we can't blame just one play. We missed some free throws. We had some careless turnovers, and that all bites you at the end of the game. Thank you. Zadaliśmy świetny mecz, szczególnie w pierwszej połowie. W drugiej popełniliśmy już kilka błędów, ale na pewno w różnej sytuacji, gdzie to doprowadziło do grywki, moglibyśmy polować, ale to też nie było kluczowe. Po drodze było kilka przestrzelonych rzutów wolnych. To był dobry mecz w naszym wykonaniu, a szkoda, że jest taki. Co już tu komentować? No. Przestrzegałem moich zawodników, że to będzie bardzo trudny mecz, że drużyna z Polfarmy, mimo braku zawodników, będą grali mocno agresywnie, będą kombinować w obronie i to rozpoczęło się od początku. My zareagowaliśmy zupełnie odmiennie, tak jak oni chcieli. Daliśmy im zdecydowanie z tego za dużo łatwych punktów, strat. Groźni są w kontrze i z tego wykorzystywali swoje rzuty. Powiedziałem, żeby nie pootwierać graczy typu Michael Hicks. Oczywiście otworzyliśmy go, rzucił chyba najlepszy ilość punktów w tym sezonie. Pod basketem był tylko jeden zawodnik, Motylewski, zdecydowanie za dużo łatwych zbiórek i punktów. Mieliśmy pewne założenia, kompletnie ich, może nie kompletnie, ale w znaczącym stopniu żeśmy ich nie realizowali. Wdarła się automatycznie panika, bo w pierwszej kwarcie 8 strat to zdecydowanie za dużo. Zawodnicy z Polfarmu uwierzyli, kontrolowali mecz, doszliśmy ich w czwartej kwarcie na 3 punkty. Oni znowu nam odskoczyli, szczęśliwy rzut Duke'a Mondi. Dał nam dogrywkę w dogrywce. Widocznie goście opadli z sił. Wykorzystaliśmy to. Statystyki no, mamy zdecydowanie lepsze. Więcej asyst, więcej zbiórek, ale zwycięstwo cieszy, bo nikt za chwilę nie będzie pamiętał o tym, czy my wygraliśmy ładny mecz, brzydki mecz, po dogrywce, nie po dogrywce. Polfarma się pobiła i na pewno jeszcze u siebie nie jeden mecz wygrają, jeżeli w ten sposób będą trafiać 50% skuteczny za 3. Na pewno to nie jest dla nas łatwe, a grają taką koszykówkę, jaką mają personalnie możliwość. My dopasaliśmy się trochę do nich, a chcieliśmy zupełnie odrębnie, natomiast summa summarum zwycięstwo po dogrywce, po szczęśliwym rzucie Duke'a, Mondi, który na początku też tam słabo wszedł mecz. Po kolei każdy gdzieś tam starał się włożyć małą cegiełkę. Zwycięstwo zapominamy. Dziękuję. Przede wszystkim to się cieszymy. Cieszymy się ze zwycięstwa, w końcu przełamanie, ale tak jak trener wspomniał, ten mecz nie był prosty, co było zresztą widać po pierwszych trzech kwartach. Polfarma bardzo mocno weszła w ten mecz. My nie dotrzymaliśmy im tak naprawdę tempa. 50 chyba dwa punkty albo 4 stracone do połowy. To nie może się przydarzyć, jeśli gramy u siebie. To jest nasz dom, nasz parkiet. Powinniśmy zdecydowanie lepiej bronić. No ale koniec końców w czwartej kwarcie nastąpiło przełamanie, bo na chyba 4 minuty do końca przegrywaliśmy 10 punktami, ale gdzieś tam ruszyliśmy do odrabiania strat, napędziliśmy się dobrą obroną, no i wygraliśmy po dogrywce. Tak tutaj Duke Mondi trafił ten trudny rzut na dogrywkę, potem chłopacy wszyscy nakręceni już w dogrywce, no po prostu byliśmy lepsi w dogrywce, ale należy się bardzo duży szacunek Polfarmie, bo pomimo tego, że przyjechali tutaj tak naprawdę w 7 chłopaków do grania, biją się, nie odpuszczają na parkiecie, zostawiają serce. I ja od siebie im gratuluję i życzę naprawdę wszystkiego, co najlepsze. Jestem ze Starogardu, nie ukrywam tego, także ja życzę Polfarmie jak najlepiej. Ale to dzisiaj my się cieszymy ze zwycięstwa, było nam ono potrzebne. Łapiemy troszeczkę oddechu i mam nadzieję, że będziemy się wspinać w górę tabeli. Dziękuję.